Witam Was serdecznie w 76. odcinku Drewnianych Poniedziałków. To już ostatni odcinek w tym roku kalendarzowym. Udało się nakręcić 36 odcinków, a dzisiaj zapraszam wszystkich do województwa Dolnośląskiego. To już kolejne województwo w serii podróży po Polsce, w którym znajduje się Kościół Drewniany pod wyzwaniem świętego Piotra i Pawła z 1617 roku miejscowości Słów Wielki. Ten kościół po, posiada zakrystię z 1673 roku. Remontowany był w XIX wieku, także w latach 1911-13, kiedy przebudowano wieżę. Później wymieniono pokrycie dachowe w roku 1935 i później w roku 1900 64. Parafia rzymskokatolicka istnieje tutaj od 50 lat. Natomiast Kościół był pierwotnie ewangelicki. Ewangelicy to inaczej protestanci. Religia protestancka powstała w XVI wieku za sprawą reform Marcina Lutra i jest to kościół w typie szachulcowym jedyny kościół w typie szachulcowym jaki zdołałem zrobić zdjęcie takie kościoły często występują głównie na Pomorzu natomiast pochodzi, sam typ tłumaczy się to tak, że jest to ściana szkieletowa, która jest posiada drewnianą ramę wypełnioną gliną. I tutaj na tym zdjęciu właśnie te drewniane ramy mamy pokazane. Zdjęcie wykonałem w 2013 roku. Jest ono pokazaniem kościoła od strony południowej. Mamy tutaj co najmniej dwa wejścia do kościoła od strony zachodniej i właśnie od strony południowej również drzwi na dole widać. Jest on zbudowany w konstrukcji również supobo jest budowlą orientowaną, wybudowaną na planie Krzyża Greckiego. Od tutaj ciekawe to jest również, że ta wieża posiada tarcze zegarowe. Ze wszystkich trzech stron te zegary są umieszczone wewnątrz mamy strop drewniany tutaj zdjęcie po prawej stronie wnętrza kościoła pochodzi z roku 2017 kiedy obchodzono 45-lecie parafii i również okrągłą rocznicę bo to 1617 czyli 400-lecie kościoła w ołtarzu głównym znajduje się tryptyk Późnogotycki bardzo cenny z 1498 roku, czyli z końca XV wieku. Oraz z cennych zabytków, również mamy wewnątrz wczesnobarokową ambonę z roku 1674 oraz ławki pochodzące z XVII wieku, czyli prawdopodobnie również z czasu budowy kościoła. Tą, ten, tą konstrukcję szachulcową również widać wewnątrz kościoła. Nie zawsze tak jest, że te kościoły, w tym typie szachulcowym, również posiadają te belki wewnątrz budowli. Tutaj również widać na tym zdjęciu, że te belki są również zachowane wewnątrz kościoła. Zagadka z ubiegłego tygodnia okazała się bardzo prosta. Chodziło o Nikomedię, w której zmarła święta Barbara. Najszybciej odpowiedziała Magda z klasy siódmej, a dzisiaj zapytam o króla króla, który w roku 1498 był władcą Polski podaj jego imię, wysyłamy wiadomości na adres mailowy marcin.smajderma.c.edu.pl, a dzisiaj wyjątkowo wygrywa osoba trzecia, która odpowie na to pytanie, wysyłając na adres mailowy odpowiedź. Bardzo czekam na te odpowiedzi. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy ten poprzedni odcinek, który ma już ponad 200 wyświetleń, oglądali. Zapraszam do oglądania tego odcinka i kolejnych. I w związku z tym, że to ostatni odcinek w tym roku, 2022, chciałbym życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim radości, prawdziwej radości z przyjścia Pana Jezusa, aby także ten nowy rok, który niedługo zaczniemy, obfitował w dobro, w szczęście, w uśmiech każdego dnia i mam nadzieję, że w kolejnym roku uda się nakręcić tyle samo odcinków, ile w tym, a może nawet więcej. Zobaczymy serdecznie dziękuję i za tydzień za, za, za tydzień, za dwa tygodnie <laughs> zaproszę Was do Chlastawy, miejscowości w kolejnym województwie. W którym również znajdują się budowle drewniane. Dziękuję Wam serdecznie za ten rok, za oglądanie, za to, że jesteście ze mną tutaj w tym kanale i zapraszam do zobaczenia już w roku 2023. Jeszcze raz wszystkim wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Papa. Pa.